dobry, dzień dobry, witamy was we vlogasie przeprowadzkowym. Zaczynamy. Czemu tak zaciągasz? Nie wiem. Najpierw rozkminimy, jak te pudełka, wiesz. Masz instrukcję tutaj. O! Czemu nie rozumiesz? No coś? No jeden, to no. Jest... Potem tak. I tak. I to też się będzie trzymać. I jak na odwrócę, jak nic nie będę wiedzieć? To chyba na odwrót. Nie było być. Ja nie wiem. Jak ja nie potrafię pudełka złożyć! Nie zaciągaj tak! Przestań, Marta! To jest stresu! Pomóż mi złożyć pudełko! I nie patrz tak na mnie, tylko mi pomóż! A teraz możecie zobaczyć, że jestem pożyteczna jak kurz pod łóżkiem. Poszłam se popatrzeć. Postałam, popatrzyłam, no i wracam. Tomorrow. Dotarły nam puwa! Hej! Mamy! W końcu! Dzisiaj może się spakujemy! I najgorsze jest w tym wszystkim to, że są zniszczone! Ale mam nadzieję, że to jest karton opakowujący inne pudełka. Tak, aktualnie próbuję ściągnąć paznokcie. Jeden już ściągnęłam, tutaj byłam w trakcie i zadzwonił kurier, także idę robić to dalej, bo przydało mi się. A few moments later. Ale jaka jest akustyka w tych kartonach? Jesteśmy w garderobie, bo nadszedł ten wiekopomny dzień. Ta niesamowita chwila, gdzie trzeba tą stronę ogarnąć, włożyć do pudełek, przejrzeć wszystko. Trzymajcie kciuki. Przygotowałam sobie dwa pudełka. Przypuszczam, że potrzebuję jeszcze trzy takie. Gdzieś tam są, więc zaraz je będę wyjmować. Żeby podzielić ubrania, które... Patrzcie, jak ja w ogóle wyglądam. Żeby podzielić ubrania te, które będę gdzieś tam dawała. I te, które będę ze sobą brała. Także, no, jakieś tam przygotowanie zasadniczo jest, ale te, jak widzę te dwa pudełka, tak marnie to wygląda. Myślicie, że wejdę? Chyba nie. Pysk. Patrzcie, co ja znalazłam. Całą reklamówkę jakichś takich przyczepek, zawieszek. W ogóle, o, jest nawet jednorożec. Day two. Tak, moi drodzy, rozpoczynamy dzielenie pierwszej tury ubrań. To jest tylko tura ubrań stamtąd. Do czego ty to zaliczysz? No nie wiem, kostiumy halloweenowe? To jest, to jest napisane. Tak, tak, ale dalej się w to nie zmieścił, urósł. I... A kot mi się w to zmieści? No, chyba tak. Moja jest mniejsza od Dali, wiesz, ona jest taka malutka. Dobra, przerwa na kawę? Jak Elka była, no to to jest na takie... No ale wiesz... ja bym kupiła Elkę, nie? Jakbym już miała pomijać się ten... O, te są zajebiste, chciałam. Ale szerokie. O Boże, się przykryć. O Boże, o Boże. A ten sweter naprawdę jest zobacz ładny. Zobacz z dołu, ile tutaj tego jest. Jak z dołu. No widzę.
To są buty na punkcie, których koty wariują. Perskie. To tak, ja one to jakby koci miętkę miały. Jezu, taki ten kot był szczęśliwy, jak widział te buty. No, dała się jakby tak, nie miziała. Obcasy z sama. Tak, tak, liza obcasy, tak. O, o, tutaj się ociera. Nawet są jeszcze jakieś włosy. Patrzcie, w naklejce. Tak wygląda kuchnia. Próbujemy ją jakoś ogarnąć. O, mam pochrypkę. Musimy wypić tam wódkę w domu. No patrz, i się uda. Wódka weselna! Powiedzmy, że ja wiem, co robię. Pierwszy wór śmieciów z kuchni. Mieliśmy przyprawę z 2016. Co to była za przyprawa? Gorący kubeczek. To znaczy, że od 2016 zaczęliśmy się zdrowo odżywiać. To widać. I czuć. Idziemy teraz z deleniosem. Muszę ją ubrać cichaczem, jak leży, bo potem mi się zszyka. Leż. Leż, ty się niczym nie przejmuj. Tutaj wszędzie pudło. Chodź tu. Leż. Leż. Połóż się. Połóż się. Połóż się, dalej. No, to wyjdziemy. Chwila przerwy na spaceru. Przyszła nam pizza. W studiu bym się gnął. Byłem głodny, w sali tak pojeździł. No, ale za dawno pizzy nie jadłem. Fajnie. Tylko te pulpety i ten... Nie, lonely, I'm so lonely. Nie da się jeść i mieć... i nagrywać. Dobra, przerwa na szama. Na szamę. A mój Krzyś robi rozróby aktualnie w podpokoju? Teraz nagrywasz podłóżkę? Nie, tylko tak, tylko delikatnie. Tak, nie nagrywaj sobie. Tak zrobię, tak. O, Krzyś robi rozróbę na łóżku. Okej, okay, a ja idę robić porządek z garderobą. Tak się podzielimy obowiązkami. Bo tam aktualnie nie da się wejść. Super. Widzisz? No. Martuś? Ile spakowałaś? Bo pakujesz już jakieś 2 godziny i... Wcale nie 2 godziny. Około 2 godzin. Nic, spakowałam. Czemu tu jest jeszcze tyle ubrań? Ale patrzcie, ile będzie rozdań. No, że ja nie wiem, czego ręce włożyć. Tak patrzę i się tak wiota. Ta, od 15 minut robię tak. Leci. Ale czemu tu masz dziurę? Co ty robisz? Gdzieś to podać. Ty głupi! Czemu? Ty kopnął streczem, młotku! 3:28 a.m. Kochanie, powiedz wszystkim, co tu się wydarzyło? Potknąłem się, nie chcę na to spać i jestem pan pająk. Pan pająk! Pomóc ci jakoś? Nie. Ale serca. Tak będzie malowa. Pięknie, ale przynajmniej potomni będą wiedzieć dlaczego. O. Day 4. Dzień dobry! Nowy dzień, nowa energia. Myślałem dziwnie, bo się nie widzę. Myślałem, że będzie... Dzień dobry! My wczoraj poszliśmy spać o godzinie której? 3:28 a.m. Trzeciej. Dobre roboty, mamy czas do godziny 14. Jest godzina 7:15. Pójdę z Daleniosem na siku. Garderoba trochę opustoszała. Tutaj już nic nie ma. Te pudełka już są do zabrania w całości. Reszta do wyrzucenia. Także zobaczymy, jak to będzie, bo musimy to poskręcać. Ale powiem wam, że wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj mniej miejsca niż mieliśmy zanim zaczęliśmy teraz wszystko rozkładać i niby pakować. To jest zdecydowanie... Część pudeł
To też wszystko trzeba ogarnąć. Zaraz wykorzystamy nawet białe skrzynki. Dobrze, że zostały dosłane 5 pudełek, bo trochę nam one życie uratowały. To są nasze meble, już wszystko zastreczowane. Kolejna część pudeł. O, tom, 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 tom. Patrzcie, co tu jest. To jest Rarmageddon. To jest do zabrania wszystko. To jeszcze pójdzie do wyrzucenia. To jest jakieś pudełko. To jest nasze łóżko. Szafa zostaje. Vamos Daleños, tak tutaj dzisiaj spaliśmy. Vamos Daleños ma wszystko w dupencios. Bo ona chce już do domu jechać i w ogóle to dajcie mi święty spokój. Ja czasami doglądam, przychodzę jak macie coś do jedzenia ewentualnie i tyle. No ja też tak zrobiłem, ten uciekł. No. Ja bym wsiadł w autobus i pojechał sobie. Nie wiem, co zostawił. Szczęśliwej drogi, już czas. Mapę życia w sercu ma. W końcu uzbieramy na wszystko. Po co nam to? Po co? Pani, mi się włączył tryb. Pod tytułem... Pod jakim tytułem? Wywal wszystko, co ci jest teoretycznie, nie wiesz, czy potrzebne, czy nie. I wciśnij wszystko tam, gdzie dasz radę, nie? I dlatego na przykład plecak jest z ręcznikami, jakieś tam słuchawki są z porcelanowym słoniem. Inicjuję przerwę na śniadanie. Szybko korzystasz z mojej inicjacji. Dobry kabanosik. O drugiej mają przyjechać, o drugiej. Mało czasu mamy. Mało. Masz swoje jedzenie. To nie jest wasze jedzenie, więc nie jest dobrym jedzeniem. Pokój bez zmian. Zapakowany jeszcze jest kosz. Ale garderoba. Patrzcie, jak to wygląda. Jeszcze zepsuła nam się wkrętarka. Mamy nową. Len jest taki już zaniepokojony, bo już zmęczony całym tym hałasem, całą tą sytuacją. Także dopisuje ten, dotrzymuje nam towarzystwa, ale widać po niej, że już ma dość, już by się położyła. No ale co zrobić, no z nami będziesz, Dalunia. No, a ja zrobiłam brwi i to jest mój makijaż na dziś, żeby ludzi nie straszyć. To jest kolejny pokój, który jest też mega, mega zapakowany. Ja nie wiem, jakim cudem oni to chcą zmieścić do tego jednego busa, chyba że przyjadą tirem. Strecz nam się skończył. Więc część rzeczy będzie ostreczowana przez panów, tak Dalunia? A ja zostawiam tutaj Daleniowi posłanie. O, właśnie tak. Bo pojechaliśmy do Leroy i nie chciałam, żeby czuła się samotnie, więc daliśmy jej nasze rzeczy. Panowie powiedzieli, że mają jakąś trasę i muszą przyjechać godzinę wcześniej, co generalnie nie jest fajną sprawą, gdyż jest do tego dużo. Ja zaraz zrobię kolejne kursy do samochodu, żeby wypakować do Wolfa wszystkie takie małe piździki, które no nie chciałabym, żeby gdzieś tam się rozwaliły podczas transportu w dużym busie. Ja koniec z magazynowaniem wszystkich rzeczy. Koniec! Co? Chodzisz może, nie wiem, tak naprawdę, szczerze mówiąc, chodzisz może w 20 rzeczach. A masz ich chyba ze 150. Strasznie krzywa ta podłoga, albo... Strasznie. Ta rurka chce nam coś przekazać. Która mamy godzinę, kochanie? 21. Wyrobiliśmy się, ale masz podkreślone oczy. Ja? No. Za 21. 21, ale jeszcze jest mikrofalówka, ekspres, tu jeszcze lodówkę trzeba opróżnić całą. To już zrobimy sami, kochanie. No. Jak firma przeprowadzkowa wciśnie, to mi dość pudeł. Jakby to było worka, to by to mniej zajmowało. A nie, ale pudło można się ładnie poukładać. Jeszcze tu dzisiaj wracamy. A później... To dzisiaj śpimy na sobie materacu. Wiesz, co ja robisz? Nie, no mnie śledzie to.
Nie, no nie. A teraz tu się prześpimy. Nie. Będzie praktycznie to samo, tylko niżej. Uważaj. Tak. Co byś chciała? No ja mówię, że się będzie trzymać pasie. No, stabilne jak. Co, czekasz aż pitnie? A to będziesz robić. Zrobisz mi takie. Tak, ciastka. Będziemy to robić w domu. Bierzemy to? No. To będzie święto, że sprawdź to. Ja w końcu. Świąteczne sprawdź to. Tak jeść. Ale to są ciastka 3D, misiu. Biedronka, brokuły, skwidzynia. Dzień dobry, jestem brokułem skwidzynia. Skwidzynia. Ja chciałem się. Nawet jakby ci tak dorobić zieloną czuprynkę i tak zamalować twarzyczkę, no to wypisz, wymaluj broku skwidzynia. Mężczyzn! Możesz to tam włożyć, no problem. Nikt nie na to w oczach. Jezus. Przypomina mi się, jak to było puste, żeby wchodzili. Popatrz na to miejsce. Matko jedyna. Sakra, jak pusto. Ale jajca, gdzie są wszystkie rzeczy? Co jest? Jedziemy po lodówkę. Będzie mieć dużą lodówkę. Lodówkę. Zarąbiście, to jest wszystko zabezpieczone. To się nie zmieniło. To jest mistrzostwo świata. Tak, oni są zajebiści. Ja ich lubię. Oni, kurde, działają tak samo jak wtedy. Tak. Identycznie. 4 lata temu razem się wyprowadzaliśmy. Napakowani jesteśmy, zdążyliśmy ze wszystkim. Teraz czekamy, bo my też jesteśmy zawaleni, jak widzicie, do pod sam sufit z takimi małymi pierdołami, które nie chcieliśmy, żeby były po prostu upychane w busie. Ale powiem wam, że wejdzie to tak wszystko na styk. Zobaczcie to. Na styk, największe auto. Ale żeśmy się nawalili tych rzeczy. Wszystko jest zabezpieczane, także to jest mega, mega, mega czad. Jedziemy do domku już? Oj, upłakana, bo musiałam ci na chwilę w łazience samą zamknąć. Oj, biedny pieseł, biedny. Jak ja mogłam tak zrobić z piesełem? Wszyscy widzieli, co ty robisz. I się dziwicie, że ten pokrowiec właśnie tak wygląda? Mhm. Okej. Aha. Jeszcze nie. A nie. Już wystarczająco. Dalenio, co zrobiłaś? Cały nasz dobytek zapakowany w jednego tira. No. Bo to nie jest bus. To nie jest ciężarówka. To jest tir. Idziemy za nimi? Nie, bo idziemy w lewo. Czekaj. I oczywiście musi padać, nie? Ja przy każdej przeprowadzce naszej. Za każdym razem. No, teraz jedziemy za naszym dobytkiem do domu.